Materii. Witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Marek Matuszewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest dziś moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. Panie pośle, żeby przyjechać dzisiaj do nas na nagranie, musiał Pan pytać o zgodę Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości? Absolutnie nie musiałem pytać o zgodę. Gdybym występował w programie pierwszym Telewizji Polskiej, to bym skonsultował oczywiście z rzecznikiem prasowym. Czyli jest taka... Zaknębrowali Was jednym słowem, jeżeli tak powiedziano w TVN24, że Adam Hoffman szepnął coś prezesowi, żebyście jednak Państwo musieli pytać o zgodę? W każdej dużej partii, Pani redaktor, jest tak, że posłowie, senatorowie, którzy występują w mediach tych ogólnopolskich, konsultują z rzecznikami prasowymi. W PiS-ie jest tak samo, w Platformie jest podobnie. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, wy świętowaliście Święto Niepodległości, ale też i miesięcznicę kolejną katastrofy smoleńskiej 10 listopada w Warszawie. Wtedy był spokój. Co pan sądzi o 11 listopada jako poseł? 11 listopada Prawo i Sprawiedliwość świętowało w Krakowie. Godnie, w sposób patriotyczny cieszyliśmy się ze święta 11 listopada. Tutaj w Warszawie były obchody ruchów narodowych. Sami widzieliśmy wszyscy doskonale w telewizji, bo były przecież relacje, jak to wyglądało. No, można powiedzieć w ten sposób. Ochrona tego marszu nie podołała zadaniom, ale też jest gigantyczna wina pana Tuska, pana ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, że na przykład nie przewidziano, że na trasie pochodu są ambasady. Na przykład ambasada rosyjska. To jest skandal, aby minister spraw wewnętrznych tego nie przewidział. Tam powinna być ochrona odpowiednia i nie byłoby tego incydentu. Co by się stało, panie redaktor, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wzięło udział w tym marszu? No oczywiście byśmy byli my winni tego skandalu wrzucenia rac na teren ambasady. Nasz prezes Jarosław Kaczyński przewidział tę sytuację i absolutnie podjął decyzję, aby nie brać udziału w tym marszu. Mimo że były takie, na przykład u mnie w biurze poselskim były osoby, które mówiły, że Prawo i Sprawiedliwość powinno być 11 listopada w Warszawie. Panie pośle, Bartłomiej Sienkiewicz mówi, że odpowiedzialni za te rozruby, zabójki Młodzież Wszechpolska to ideowe dzieci PiS-u. Zgadza się pan z tym? Absolutnie się nie zgadzam. To są ideowe dzieci pana Romana Giertycha, który świętował, jak wszyscy widzieli w telewizji, z panem prezydentem Komorowskim. To są dzieci pana Giertycha. I taka jest prawda. Panie pośle, Młodzież Wszechpolska to kiedyś był szefem pan Roman Giertych Młodzieży Wszechpolskiej, który, jak widzieliśmy, obecnie jest prawą ręką pana prezydenta, bo szedł po prawej stronie. Panie pośle, ale czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość potępia te wybryki poniedziałkowe? Rzeczywiście my absolutnie potępiamy zachowania agresywne, gdzie ludzie, którzy przyszli tam po większości, można powiedzieć ponad 90%, parę procent ludzi, to byli ludzie spokojni, którzy chcieli też w tym marszu manifestować patriotyzm, przywiązanie do ojczyzny. 90 parę procent ludzi to ludzie odpowiedzialni. Był tam procent czy dwa ludzi, których można potępić i nazwać rozrabiaczami. Czy za rok będziecie też świętować w Krakowie, czy jednak wrócicie do Warszawy, żeby 11 listopada uczcić niepodległość polską? My zawsze 10 będziemy świętować miesięcznicę. 10 listopada jest dzień przed 11 listopada, więc na pewno połączymy też z obchodami 11 listopada, obchodami uzyskania niepodległości przez Polskę i na pewno tak będzie. Nie będziemy brać, jeżeli będzie dalej taka forma tych marszów narodowych, w tym marszu. I 11 listopada będziemy w Krakowie, na Wawelu, tam też świętować Święto Niepodległości. Panie pośle, przejdźmy teraz do kolejnego tematu, sześciolatki.
koalicja jednak zagłosowała za odrzuceniem wniosku o referendum. Państwo jako Prawo i Sprawiedliwość twierdziliście, że jednak będziecie głosować za referendum, żeby było jedno pytanie, czy żeby to rodzice decydowali, czy sześciolatki mają iść do szkoły, czy nie. Myśli Pan, że teraz to przejdzie i rzeczywiście odbędzie się referendum? My uważamy od samego początku, zawsze tak uważaliśmy, że rodzice powinni podejmować decyzję, czy posyłać dzieci sześcioletnie do pierwszej klasy, czy siedmioletnie. Nie wiem, dlaczego Platforma zabiera, mówisz, tą decyzję rodzicom. Mówią ci z Platformy Obywatelskiej, że są partią demokratyczną, a tutaj robią takie zakazy. Absolutnie się z tym nie zgadzamy i chcemy dać rodzicom wolną rękę. W związku z tym, że ponad 1 000 000 podpisów to dla Platformy mało, nie wiem ile by musiało ludzi podpisać, 5 milionów, żeby w końcu się ugięli i dali tą wolność rodzicom, my podejmujemy, złożymy projekt ustawy o tym, aby było jedno pytanie w referendum, tylko i wyłącznie, czy chcesz, aby od 6 roku życia poszło dziecko do pierwszej klasy, czy od 7. A panie pośle, czym jest podyktowane takie działanie? Czy tym tylko, że zabiera się dziecku rok, powiedzmy, dzieciństwa, czy tym, że placówki są nieprzygotowane na przyjęcie sześciolatków? No na pewno placówki są nieprzygotowane i to jest też ważne, ale nie tylko. Dla nas wola rodziców jest najważniejsza. Ale oczywiście możemy tutaj nawet powiedzieć, no w Zgierzu, no nie wszystkie szkoły są przygotowane do tego, aby przyjąć dzieci sześcioletnie. Przecież wiemy, że takie dziecko sześcioletnie no nie za dobrze się czuje z dziećmi, które są kilka lat od niej starsze. Więc to jest jeden z najważniejszych argumentów, aby te dzieci sześcioletnie jeszcze mogły być czy to w przedszkolu, czy u rodziców. Panie pośle, subwencja oświatowa, no to jest prawda taka, no, która cały czas powtarzacie, nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania szkół. Nie ma też na remonty. Nasze zgierskie placówki no, też są w opłakanym stanie niektóre. I no pani prezydent też nie ma na to pieniędzy. W tamtym tygodniu, kiedy był u nas pan poseł Dunin, mówił, bo pani prezydent źle rządzi. Pan też tak uważa? Że na przykład szkoła jedynka nie jest, jest ogrodzona taśmami, dlatego że sypie się tynk, gzyms i nie ma środków, żeby ją naprawić. Ja uważam to, co jest faktem, że subwencja oświatowa jest zbyt mała. Wystarcza z ledwością na pensję dla pracowników oświaty, a już na zadania, jakie daje rząd, dodatkowe nie starcza. Nie mówiąc już o remontach. To są duże problemy. Oczywiście można powiedzieć szerzej, pieniędzy w budżecie jest coraz mniej, bo fiskalizm pana ministra, wicepremiera Rostowskiego jest coraz większy. No jeżeli się wyciąga coraz więcej pieniędzy z firm, to te firmy coraz gorzej funkcjonują i co za tym idzie, nie ma odpisu z CIT-u i z PIT-u do budżetu miasta Zgierza i nie ma na oświatę. Więc ta polityka gospodarcza obecnego rządu też wpływa w dużym stopniu na to, czy są inwestycje w oświacie, czy nie. No na pewno szkoła numer 1, no musi tam być przeprowadzony remont, bo absolutnie nie można dopuszczać do takiej sytuacji, że jest tak jak w tej chwili tam no, ogrodzone taśmą i no, wygląda to bardzo źle. W związku z tym na pewno będzie podejmowana tam decyzja o remoncie. Panie pośle, radni, którzy tworzą koalicję w mieście, są z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No teraz czarne chmury zebrały się nad urzędem. Wszyscy mówią, że pani prezydent źle rządzi, że nie ma pieniędzy. Czekamy na decyzję wojewody dotyczącą obligacji. Nie ma pan wrażenia, że rzeczywiście tak jest, że może lepiej zerwać tę koalicję, no bo to też na państwa imię, dobre czy złe, takie rządy wpływają. Ja bym chciał powiedzieć po pierwsze, żeby wszyscy wiedzieli. Pan prezydent Staniszewski nie jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.
ten desygnowany przez nas na ten urząd. Po drugie, jeżeli ktoś bywa czasami na sesjach, to wie, że na przykład niektórzy radni z Prawa i Sprawiedliwości nie głosują za projektami przedstawionymi przez panią prezydent Wieczorek. No chociażby pan radny Sencerek. Przecież pani wie doskonale, że często nie głosuje za niektórymi rozwiązaniami, które przedstawia pani prezydent Wieczorek. Więc no, tu nie można mówić o jakiejś... My nie mamy żadnej koalicji spisanej na piśmie. Tylko my jako odpowiedzialni ludzie, odpowiedzialni radni Prawo i Sprawiedliwości, w dobrych sprawach popieramy panią prezydent. No na przykład, podam przykład pierwszy z brzega. W tym roku nie będzie podwyżki, jeśli chodzi o kanalizację i wodę. Mimo że były jakieś takie małe tam informacje, mam informację w tej chwili, że takich podwyżek nie będzie. A będą zwolnienia. 30 osób podobno ma zostać zwolnionych. Pisała o tym już prasa, pani prezydent też to potwierdziła. Zwolnienia w Urzędzie Miasta. Tu podejmuje decyzję pani prezydent Wieczorek. I ja absolutnie tu nie chcę tego komentować. Ona najlepiej wie, jaka jest sytuacja budżetowa, czy jakiegoś pracownika trzeba gdzieś przesunąć. Więc ja nie chcę tutaj komentować. Nie mam takich informacji, czy będą jacyś ludzie zwalniani. Na pewno dobrze by było, jakby nikt nie był zwalniany, bo w Zgierzu nie ma miejsc pracy. Jest bardzo duże bezrobocie. Ale nie tylko jest to wina pani prezydent, bo powiedzmy sobie też prawdę, no ataki są na obecnie rządzących miastem Zgierza. To ja poinformuję, to są fakty, nie jakieś tam mity, tylko fakty. Za tej władzy Zgierz zadłużył się 8 milionów. Te 8 milionów zostało przeznaczone na spłatę poprzednich zobowiązań, poprzedniej władzy. Poprzednia władza, gdzie był wiceprezydentem pan Gołek z Platformy Obywatelskiej, zadłużyła nasze miasto na ponad 30 milionów. Więc, szanowni państwo, o czym tu w ogóle mówimy? Obecna władza pozyskała środki unijne, około 10 milionów złotych, nie zadłużyła miasta, tylko spłaciła z tych 8 milionów poprzednie zadłużenia. No takie są fakty, no proszę bardzo, niech przyjdzie tutaj ktoś z Platformy Obywatelskiej, tu usiądzie ktoś z obecnej grupy rządzącej i dokumenty i proszę bardzo, możemy się, że tak powiem, tymi argumentami przekonywać. No takie są realia. No ale jeżeli... A już jeszcze ostatnia rzecz. Miasto Zgierz, no przez przykładową, ja byłem w 1994 roku już radnym i pamiętam, jak budowano tutaj oczyszczalnię ścieków, która była potężną oczyszczalnią dla też Boruty. Zakłady Boruta padły, no i ta oczyszczalnia okazała się o wiele za duża dla Zgierza. Spłacamy kredyty po dzień dzisiejszy tej oczyszczalni. Ale musimy. No dokładnie, no ale to też nie jest wina obecnej władzy. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska próbuje tu krytykować, no ale to ja podkreślam, no poprzedni prezydent Gołek był wiceprezydentem i miasto na ponad 30 milionów zostało zadłużone. No ale panie pośle, przyjmuje się władzę z dobrodziejstwem inwentarza, więc wiadomo, że z zadłużeniami. Dokładnie. Mam jednak pytanie, bo opozycja krytykuje panią prezydent przede wszystkim no, za święto miasta, które kosztowało no, nas dosyć sporo. No nie stać nas było na tą imprezę. No a dzisiaj, dlaczego na przykład pani prezydent wcześniej nie zaciągnęła obligacji, a skoro wiedziała, że miasto no, nie jest w zbyt dobrej kondycji finansowej? No, były informacje, że w mieście, jeśli chodzi o sprawy finansowe, to rządzi w dużej mierze tym skarbnik. No, doskonale wszyscy pamiętamy, że ponoć sytuacja była niezła. Taka była informacja poprzez poprzedniego skarbnika. No, okazało się, że jest troszeczkę inaczej. Ale ja też tutaj podam przykład ościennego miasta Łodzi, które jest rządzone przez Platformę Obywatelską. Ponad 50% zadłużenie dla budżetu, według budżetu. W Zgierzu 30 parę procent.
No więc też, no, gdzie jest gorsza sytuacja? Nie ma, może poza Strykowem, tutaj w naszym powiecie miasta, które, czy gminy, które by miało dobrą kondycję i nie narzekało na brak pieniędzy. Nie ma takiego miasta. A czy pan słyszył już jakieś informacje, czy te obligacje zostaną nam przyznane, wojewoda wyrazi zgodę, czy nie wyrazi? Z tego, co wiem, wojewoda wyrazi zgodę, bo jest wszystko przygotowane dobrze, wszystkie usterki zostały usunięte i jeżeli jest pod względem prawnym wszystko dobrze, no to dlaczego pani wojewoda miała tutaj blokować? Ci, którzy usiądą na stanowisku pani prezydent, jeżeli ona nie zostanie wybrana na następną kadencję, powiedzą, no tak, ale pani prezydent oprócz tych 8 milionów, o których pan wspomniał, zadłużyła miasto jeszcze na obligacje, czyli na 19 milionów? Nie, no pani redaktor, no około 16 milionów, jak doskonale wiemy, ale to znowu by trzeba było wytłumaczyć, że obligacje to jest forma niższego kredytu jakby. Kredyty, które są w różnych bankach, przy obligacjach są w jednym banku. I oczywiście oprocentowanie obligacji jest o wiele mniejsze niż tych kredytów. Znowu podam przykład. Tutaj radni Platformy Obywatelskiej w Zgierzu krytykują obligacje, a pani prezydent Zdanowska, czy tam kilka dni temu w gazecie, będą obligacje w mieście Łodzi. Biorą ci z Platformy Obywatelskiej, przykład tutaj ze Zgierza, a jednocześnie radni Platformy Obywatelskiej krytykują. Ciężko to zrozumieć. To jest tylko i wyłącznie robienie takiego ataku przez Platformę Obywatelską na tych, którzy w tej chwili sprawują władzę w Zgierzu. Panie pośle, obwodnica S14 spędza sens powiek zgierzaną. W ubiegłym tygodniu pan poseł Dunin mówił, że pani prezydent Wieczorek nie zablokowała w budżecie środków około 3 milionów na budowę zjazdu z obwodnicy. Pani redaktor, jeżeli by za 3 miliony można było wybudować ten odcinek, tak zwany zgierski, to absolutnie nie byłoby żadnych problemów. Na pewno by takie pieniądze były pozyskane. Ale no nie wiem, skąd pan Dunin ma takie informacje. Ja mam inne informacje, konkretne informacje z miasta Zgierza, z miasta Łodzi. I ten odcinek, nie kilometra, jak mówił pan Dunin, ale prawie 2 kilometrów zgierskich, miałby kosztować około 100 milionów złotych. Takie są informacje. Odcinek 3 kilometrów, tak Łódź przedstawia, Łódź, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, około 240 milionów. Bo to nie są tylko odcinki drogi, ale tu jest, są rozjazdy, ronda i tak dalej, więc absolutnie, no jeżeli pan Dunin ma taką firmę, że za 3 miliony złotych, to na pewno niech ta firma się zgłosi, jak będzie już procedura przetargowa, to absolutnie niech przystąpi do przetargu. Ale to są żarty. Pan Dunin nie ma pojęcia, ile co kosztuje. Panie pośle, ale w końcu jak to jest? Czy my w ogóle możemy liczyć kiedykolwiek na drogę ekspresową S14? Ponieważ tak, no minister Nowak przedstawił plany na lata 2014-2020. Nie ma tam ani Łodzi, a już tym bardziej Zgierza. Dokładnie, ale ja jeszcze chcę dokończyć. Szanowni Państwo, bo pan Dunin to opowiada w tej redakcji, że to w zasadzie no, przez ten odcinek zgierski może być ta droga niewybudowana. A nie takie argumenty, jak pani w tej chwili powiedziała, że pan Nowak absolutnie nie widzi, żeby tej drogi S14 budować, pan minister Nowak. Ale podaję tu jeszcze jeden konkretny przykład. To nie zależy od Zgierza, szanowni państwo. To zależy od Rady Miasta Łodzi, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, gdzie radni nie zgadzają się na odcinek ten od Alei Włókniarza, który miałby iść do ulicy Szczecińskiej. Tam nie ma zgody na ten kierunek, jaki jest zaprezentowany przez miasto Łódź. Rada się nie chce zgodzić, więc najpierw niech się Rada Łodzi zgodzi, a wtedy będziemy rozmawiać o odcinku zgierskim. I ostatnia rzecz, to co pani powiedziała. Ja wielokrotnie składałem zapytania do pana ministra Nowaka w temacie drogi S14, która jest bardzo potrzebna w Zgierzu, bo nie ulega wątpliwości, żeby odciążyła przejazd przez Zgierz.
I jednocześnie no, mogłyby przy tej drodze S14 powstać jakieś firmy, bo zazwyczaj firmy duże chcą być przy węzłach drogowych lokalizowane, więc przysłużyłaby się dla rozwoju Zgierza, nie tylko Zgierza, ościennych gmin też. Ale niestety pan minister Nowak podjął decyzję, że w perspektywie 2014-2020 ta droga nie zostanie wybudowana. Takie mam pismo od pana ministra Nowaka i bardzo boleję nad tym, ale jednocześnie zbliża się budżet, zbliża się uchwalenie budżetu i poseł Marek Matuszewski złoży do budżetu poprawkę, aby około 10 milionów przeznaczyć na przygotowania tej drogi, na wykupy terenów. Podkreślam, że w roku 2006 złożyłem też taką poprawkę, wtedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, pani redaktor, złożyłem poprawkę do budżetu, aby 6 milionów przeznaczyć na oddział generalnej dyrekcji w Łodzi z przeznaczeniem na ulicę 1 i 3 maja. Udało się wtedy, 6 milionów złotych zostało przyznane i mogło to skrzyżowanie być wybudowane. Liczę na to, że pan Dunin poprze tą poprawkę i te 10 milionów złotych potrzebne w tym momencie na to, aby przygotowywać chociażby te projekty, chociażby wykupy, te pieniądze by się przydały. Liczę na to, że pan Dunin zagłosuje za tą panie poprawkę. Panie pośle, no ale czy to nie jest tak, że po prostu tu ze Zgierza i okolic jest takie słabe lobby? Bo pan poseł Dunin mówił, że będzie się starał o S14. Pan mówi, był tutaj nawet u nas pan marszałek Kuchciński, też powiedział, że może szepnie coś słówko panu ministrowi transportu. No i cisza. No ale nie możemy się przebić? Panie redaktor, no kto rządzi? Prawo i Sprawiedliwość czy rządzi Platforma? No, Platforma podejmuje decyzję, bo ma większość w Sejmie i ma swój rząd, ma ministra Nowaka. No ale panie pośle, tu trzeba regionalnie, to już nieważne, czy ktoś jest pod banderą PiS-u, czy Prawa i Sprawiedliwości, zewrzyjcie siły, szyki i walczcie o no, te 14. No to ja podaję przykład. No ja walczę, składam do budżetu poprawkę. Chcę, aby te pieniądze zostały przeznaczone do Zgierza. Te 10 milionów, no... Co poseł opozycyjny może więcej robić? Oczywiście stawiam tę sprawę na zespole parlamentarnym województwa łódzkiego. Tak notabene, no niestety posłowie Platformy Obywatelskiej nie chcą należeć do zespołu parlamentarnego województwa łódzkiego, gdzie nie ma partyjności, gdzie są podejmowane tematy ważne dla województwa łódzkiego. Nie chcą ci z Platformy Obywatelskiej w tym zespole działać, a ten zespół mógłby też przecież pomóc w tej decyzji, aby pan minister Nowak zmienił decyzję i ta droga S14, żeby się znalazła w tym budżetowaniu 2014-2020, bo to o to tylko chodzi. Jeżeli będzie zgoda pana ministra Nowaka, to będą pieniądze przeznaczone z budżetu, a tu są poważne pieniądze potrzebne, no to są miliardy i ta droga tak ważna będzie wybudowana. Także my robimy wszystko jako posłowie opozycyjni. No niestety ci, którzy są posłami rządowymi, no chyba robią trochę za mało. Ja jeszcze raz podkreślam, wtedy kiedy rządził Prawo i Sprawiedliwość, proszę sobie sprawdzić w dokumentach, Marek Matuszewski był w stanie doprowadzić do tego, żeby 6 milionów złotych przeznaczyć na skrzyżowanie 1 i 3 maja. No panie pośle, trzymamy dalej i życzymy takich sukcesów. Nawet jeżeli jest pan posłem opozycyjnym. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Dziś moim państwa gościem był Marek Matuszewski. Dziękuję uprzejmie.